Siemano, mówiłem, że nagram rozwiązanie KTM-a 250XCF na wtrysku. Jest nowa cała pompa włożona, wszystko, filtr, regulator ciśnienia, no wszystko. Pompa, filtr to chyba jeszcze oryginalny, regulator ciśnienia. No i powiem wam, że jest mega różnica, ale jeszcze nie do końca, znaczy jeśli chodzi o jazdę w sumie to muszę się przejechać, ocenimy, nie przerywa niby, ale wolnych obrotów tak potrafi zgasnąć, muszę zobaczyć, może minimalnie bym mu podkręcił jeszcze wolne obroty, jest dziura też w końcówce wydechu, też może mieć to jakieś znaczenie, teoretycznie nie powinno, ale no na równo pracę. W sumie, no zaraz się przejedziemy, zobaczymy. Jeździ spoko, tak jak no w porównaniu do tego co było, ale jeszcze coś tak ma, nie jest jeszcze idealnie. Czyli jednak pompa to była dobra diagnoza. Jak się jedzie, jest spoko, czasem te zamknięcie, dodanie gazu, zaraz tak miałem, ale tak to ogólnie spoko jedzie, no powiem tak, nie jest idealnie, chociaż no w sumie to 250, kurde, tak jakby z tym początkowym, minimalnie wyższe obroty, żeby miał, ma za niskie obroty. Gasimy go i przestawimy jeszcze bardziej ten TPS znowu. Znaczy no tak do oporu, bo tam taka minimalna regulacja to idzie. Najwyżej się jeszcze go podszlifuje. Ale już praktycznie było dobrze. A teraz tak jakoś na zamknięcie gazu mu się coś odechciało. No dobra. Będzie
panie! Tak to nie powinno się dziać. To silnik spamował. O ja. Może być tak, że mu naprawdę mało brakuje tutaj i jeszcze tam minimalnie się podszlifowało i może będzie luks. No zobaczymy. Testy będą pewnie w niedzielę ostateczne. Dam jeszcze trochę. No dobra, zawsze te pół milimetra więcej, a różnica masakryczna, bo im bardziej się daje na opór, tym lepiej chodzi ten KTM. Dobra, dogrywana jest kolejna część. Na filmiku wcześniej, jak sobie oglądaliście, jeszcze nie jeździł ten sprzęt idealnie. I co było powodem, że jeszcze czasem on takie miał trochę zachwiania. Wiecie co, jeszcze przestawiłem TPS-a i gaz na wolnych obrotach, to minimalnie mu obroty podkręciłem. No i jadę, jeszcze raz się przejadę, jak już będzie gites, no to będzie gites. Kładzisz też już gotowy. A jest tak zimno, że ja pierdzielę. Z 5 stopni. Wcześniej jak się nim jechało, to przyspieszam też spoko, ale na takie zamknięcie gazu, coś takiego, to miał takie, że trochę przerwał, teraz kładnie, od razu jedzie. Że się udało, kurde. I tak wam powiem, że fajnie, że to się udało zrobić, bo te usterki takie to można wymieniać wszystko i dalej to nie chodzi. Ja się okaże, że gdzieś, kurde, przewód instalacji jest pęknięty i cuda się dzieją, a człowiek wymienia pół motoru za gruby hajs, nie ma co mówić. Dobra, bo tu, kurde, paliwa zatankowałem za, już nie pamiętam za ile, no kurde, z ręką na sercu, chyba za 36 zł, a wyjeżdżone prawie całe. Ale jest tak zimno, no w ogóle się nie ubrałem. Powiem wam, że kurde, szater ma krzywkę, zakładać jakieś kalesony bez kitu. Żadna przyjemność z jazdy, już mi normalnie katar z nosa leci. Zaczyna się sezon na kładzisza bez kitu. Dobra, siemaneczko.